gromadzimy się dziś w naszej archikatedrze, aby przeżywać tajemnicę sakramentu sakramentu kapłaństwa, które otrzymają dwaj nasi diakoni, diakon Andrzej i diakon Jan. Wraz z nimi witam serdecznie księży biskupów, kapłanów, siostry zakonne, kochanych rodziców, rodzeństwo, rodziny, gości z Ameryki, z Italii oraz wszystkich wiernych naszej archidiecezji. Тоді Павло і Варнава сказали Звіфалу: «Треба було в першу чергу вам проповідувати Боже Слово, оскільки ж ви відкинули його і самі себе осуджуєте як недостойних вічного життя». Konsekrowanego. Kochani diakoni Andrzeju i Janie, umiłowani bracia i siostry. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te słowa Chrystusa nabierają dziś szczególnego wymiaru. Podprowadzają nas bowiem pod tajemnicę kapłaństwa, do której Jezus na przestrzeni wieków powołuje mężczyzn i powierza im losy założonego przez siebie Kościoła, polecając im posługę udzielania łask i nauczania. Zatem kapłan jest postawiony przez Boga, by towarzyszyć człowiekowi na jego drodze życia od początku do końca. Dlatego gorliwy kapłan stoi u boku wiernych w każdej ważnej godzinie ich życia, aby mocą otrzymanej od Boga władzy darzyć ich tą łaską, która jest początkiem życia nadprzyrodzonego. Tak więc kapłan towarzyszy człowiekowi od początku aż do bramy wieczności. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom na całym świecie głosili i
pełni mi dzieło zbawienia. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Przyjmij dary Ludu Świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Bogu stało. Przyjmij dary Ludu Świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. Podobnie życzę Wam, żebyście zawsze byli gorliwymi, dobrymi kapłanami i tę sługę swoją pełnili z entuzjazmem. Nie może być inaczej, bo widzicie, dla Was dzisiaj wspierało swoją modlitwę wszyscy księża biskupi, tak licznie zebrani dzisiaj kapłani, za co Wam z całego serca dziękuję. Wasza rodzina seminaryjna wraz z księdzem rektorem, dyrektorem Instytutu i Wam wszyscy, moi drodzy, dziękuję za tą wspólną modlitwę, za to, że dziękowaliśmy Panu Bogu za ten dar kapłaństwa i za to, że będziecie im towarzyszyli swoją modlitwą w ich codziennym życiu. Panie Jezu Chryste, jedyny i najwyższy kapłanie, w ten szczególny i wyjątkowy dla nas czas dziękujemy Tobie, że dołączyłeś nas do swego świętego kapłaństwa. Panie Boże, z całego serca dziękujemy Tobie za dar życia i powołania. Pokornie prosimy Cię, Panie, abyśmy byli Twoimi świętymi kapłanami. Drogi Ojcze, księże, arcybiskupie Mieczysławie, dziękujemy, że dziś włączyłeś nas do presbiterium Kościoła Lwowskiego. Dziękujemy Ci, Ekscelencjo, za zaufanie, którym nas obdarzyłeś. Jednocześnie prosimy o modlitwę, abyśmy byli gorliwymi i świętymi kapłanami. Dziękujemy, księże arcybiskupie, za Twoje świadectwo wiary, za przykład gorliwości do służb pasterskiej. Niech dobry Bóg Ci błogosławi. Dziękujemy również ich ekscelencji, księdzu biskupowi Leonowi, księdzu biskupowi Edwardowi, księdzu biskupowi Marianowi. Dziękujemy Wam za Waszą obecność
i modlitwę w naszej intencji. Kochani rodzice, z całego serca dziękujemy Wam za dar życia. Dziękujemy, że przynieśliście nas do świętego Kościoła katolickiego, gdzie my otrzymaliśmy chrzest święty. Dziękujemy, że wychowaliście nas w wierze katolickiej. Dziękujemy za Waszą miłość do nas. Niech Pan Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu zawsze Wam błogosławi. Na ręce księdza rektora Piotra dziękujemy naszym przełożonym, dziękujemy naszym profesorom, dyrektorom naszej seminarii. Dziękujemy Wam za wszelkie dobro, które doświadczyliśmy. Niech dobry Bóg będzie dla Was nagrodą. Dziękujemy ojcu Andrzejowi za duchowe przygotowanie nas do święceń kapłańskich przez posługę wygłoszonych nauk rekolekcyjnych. Bóg zadbać. Drodzy księża, którzy przybyliście na dzisiejszą uroczystość, księże proboszczowie Wojciechu i Władysławie, dziękujemy Wam za modlitwę, za poświęcony czas, za cierpliwość, za rozmowy i dobre rady, za wszelkie dobro otrzymane od Was. Bóg zapłać. Niech dobry Bóg błogosławi Wam w dalszej posłudze kapłańskiej. W szczególny sposób chcemy podziękować księdzu Janowi Niklowi, proboszczowi tej pięknej katedry, za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy siostrom zakonnym, które przybyły i włączyły się w dzisiejszą uroczystość. Bóg zapłać. Serdecznie dziękujemy naszej rodzinie, zwłaszcza braciom i siostrom, za podtrzymywanie nas na tej drodze powołania, zwłaszcza za modlitwę i dobre słowo. Dziękujemy rodzicom chrzestnym, całej rodzinie i bliskim, przyjaciołom i tym, którzy przybyli na tę piękną uroczystość. Dziękujemy wszystkim osobom świeckim, które uczyły życia i zaufania Bogu. W życiu było i jest wielu dobrych i wspaniałych ludzi. Dziękujemy im za wszelkie dobro i życzliwość. Serdecznie dziękujemy Wam. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w powiększenie dzisiejszej liturgii Panu organiście kościelnemu. Dziękujemy Wam, bracia klerycy, którzy idziecie drogą do kapłaństwa. Towarzyszyliście nam na tej drodze. Dziękujemy Wam za minione lata i za to, że uświetniliście dzisiejsze wydarzenie święceń kapłańskich. Z głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam podczas tej uroczystości. Za to wszystko niech będzie Bóg uwielbiony.